Hejo, jestem Lisiczka i witam was dzisiaj w dodatkowym, ostatnim już na pewno ostatnim, nie będzie więcej, odcinku z Earthwormsów. W ostatnim odcinku udało się nam zakończyć grę. Niestety mieliśmy zakończenie negatywne. Zniszczyliśmy cały świat, macki pochłonęły wszystko i nic nie daliśmy rady zrobić. Dlatego przeszłam całą grę. Całą calutką grę przeszłam od nowa. I zapisywałam w odpowiednich momentach, w momentach, w którym po pierwsze muszę wam coś pokazać, a po drugie w momencie tuż przed akcją, która będzie decydować o zakończeniu. I zaczniemy od tego, że jest staruszka. Pamiętacie miłą staruszkę, która chciała artefakt? I ja mam ten artefakt, jestem w miejscu, w którym zdobyłam ten artefakt i mówimy do staruszki, że mamy artefakt. Wszystko się odbywa tak samo jak poprzednio. Możemy ją zapytać o kilka rzeczy, możemy podziękować. Po czym pytamy, czy możemy coś jeszcze dla babci zrobić. Tej akcji brakowało mi, żeby mieć możliwość poprzednim razem, na poprzednim zapisie, na zrobienie innych zakończeń. I babcia prosi, żeby znaleźć jej wnuczka Franka. Jesteś bardzo miły, możesz mi przysłać mojego wnuczka Franka, zaszył się gdzieś w lesie, martwię się, by nie przepadł jak Lidia. Oczywiście wkrótce będę z powrotem, przekaż mu, że czekam z jego ulubionymi klopsikami. Więc mając tą informację, że babcia czeka na swojego wnuczka, idziemy tu górą, przez mur, do którego klucz dostaliśmy. Idziemy do leśniczówki. Ja będę pokazywać tylko te fragmenty, których mi brakowało. I bierzemy kamień. No, skarbonkę. I idziemy w przejście w głąb lasu. I natrafiamy na gościa, który sobie przygrywa na banjo chyba? No, skarbonka, okej, dobra, mamy. I tutaj, tutaj rozmawiamy. On się nam przedstawia, że artysta musi mieć wenę. Podobno przyjaźniłeś się z Lidią, tak? Natchnij mnie weną. Tą rozmowę już odbyliśmy. To jest dokładnie to samo. Przynajmniej z tego, co ja zauważyłam, jeżeli widzicie jakąś różnicę, to... Okej, źle trafiłam na słoik. Jeżeli wy widzicie jakąś różnicę, to możecie mi powiedzieć. Tutaj normalnie odbywamy rozmowę. I za każdym razem dajemy wnuczkowi monetę. Ta rozmowa teraz trwa chyba najdłużej ze wszystkich, bo nie mogę jej przeklikać. Za każdym razem muszę czekać, aż on sobie pobrzdąka, spuści mi słoik i dam mu... O nie, zminimalizowałam grę, nie chciałam! Okej, już, udało mi się. Nie trafiłam w plecak. Okej. Twoja babcia się martwi, może wpadniesz do niej powiedzieć, że wszystko okej. Podobno ugotowała twoje ulubione klopsiki. Klopsiki? No dobra, to idę. W tym momencie nasz artysta schodzi. Możemy mu powiedzieć, że idziemy. I jesteśmy u babci. Gdzie te klopsiki? Wróciłeś, Franuś? Martwiłam się o buzie. Klopsy są w piekarniku. Mój najpierw w ręce. I dzięki temu... dziękuję za pomoc z Frankiem. W życiu bym nie wlazł na tę jego leśną platformę. Żaden problem. Weź ten drobiazg. Piersiówka należała do mojego męża. Ja nie piję, a ty wyglądasz na wędrowca. Na pewno ci się przyda. To bardzo piękny przedmiot. Dziękuję. Proszę. Na mnie już czas. Do widzenia. W tym momencie normalnie byśmy kontynuowali tak, jakbyśmy nigdy nie wracali tutaj, tylko szli dalej, odkryli bunkier i wszystko tak samo. Dlatego ja teraz wczytam drugi save, który mam. I tu już jesteśmy w laboratorium. Całą resztę przeszliśmy dokładnie tak samo jak za pierwszym razem. Jedyne co zrobię, to tutaj odsunę jeszcze pojemnik. I dzięki temu mamy tutaj ścianę, która nie pasuje do reszty. Mamy też zjawę,
Czy duch męża staruszki chce coś zakomunikować? Ta ściana tu nie pasuje. Wychodzimy na korytarz i mamy ducha, z którym wcześniej nie wiedziałam, co zrobić. A teraz... Zapytam go, kim jest. Skały i ciemność, ciemność dookoła, już mnie babuleńka nigdy nie zawoła. Ten przeklęty świat to złych ludzi własność, zgasili me światło, gdym walczył o jasność. Piekło to miejsce na ziemi, tej ziemi niech zdychają kłamcy przez glizdy zrodzeni. Pytamy go, czy to jego piersiówka. Znikam. Staruszka z wyspy to twoja żona? Razem z moją żoną znaliśmy ich plany. Chciałem je ujawnić, leżę pokonany. Jak mogę ci pomóc? Ciebie proszę, grzecznie pochowaj me ciało, odnajdź je i zakop, by mnie nie wiązało. Nikomu w tej bazie nie ufaj, to świnie, co oni napletli o mojej dziewczynie. Kończymy rozmowę. Teraz możemy... Czekajcie, ja muszę pomyśleć, możemy wejść tutaj? Nie, czytnik kart jest psuty. Ale jest odłączony od prądu, więc mogę go naprawić. Zapomniałam, że jak się zapisuję, to nie mogę... Okej, wszystko jest na miejscu, muszę teraz wrócić i włączyć... Włączyć tutaj. Zasilanie. U, tu mam nóż. A to jest chyba bug, bo mam... Aha, mam drugi nóż. Okej, to w takim wypadku to jest chyba bug, bo wzięłam stamtąd nóż. Okej, ale mogę tutaj wejść, nieważne. Jesteśmy w magazynie. To jest ten magazyn, gdzie nie wiedziałam, co zrobić, ale teraz wiem. Musimy wziąć saperkę. Trzy noże. Po czym położyć cztery noże na postumencie. Trzy. Cztery. Udało się. I transmutujemy. Mamy saperkę. Saperkę kładziemy na drugą saperkę. Transmutujemy, mamy siekierę. Transmutujemy jeszcze raz i dzięki temu mamy czym wykopać ścianę. Zniszczyć ścianę i się dostać w miejsce, w które chcemy. Okej, wracamy tutaj. I kilofem niszczymy tą ścianę. Dzięki czemu możemy tu wejść i znajdujemy zwłoki, z których zdobywamy... Powinienem go pochować, tak wiem. Zdobywamy dziwną kostkę. I kilofem na zwłokach musimy kliknąć i dzięki temu chowamy jego zwłoki, które są montowane w ścianę. To jest w ogóle okropne. On wiedział, co oni robią, chciał ich powstrzymać i zabili go jeszcze... Za jakąś ścianą go wkopali, żeby nikt się nie dowiedział. Znalazłem szczątki, zrobiłem to, co prosiłeś. Dziękuję ci, człecze, za godzinę znoju. Teraz już nareszcie mogę iść w spokoju. I duch znika. To jest ten przedmiot, którego nam brakowało. I tak naprawdę w tym momencie to już wszystko. Czerwona karta, ona leżała na ziemi, ja ją podniosłam? Podniosłam. Ale chcę wam pokazać jeszcze jedną fajną rzecz, która jest już kawałek dalej na korytarzu, poziom minus 2. To jest takie dodatkowe, to nic nie zmienia chyba w trakcie rozgrywki. Nie jestem pewna, czy cokolwiek zmienia w trakcie rozgrywki. Oprócz mojego samopoczucia. Ale zaraz wam to wszystko powiem, tylko się dostanę tutaj. Jak to teraz fajnie wygląda, jak tak to robię, wiem dokładnie, co robię, gdzie robię i tak dalej. Dobrze. To. Nie kłam nadal, na jakiej podstawie tak to działa. Dobra, ja się nie muszę dostać dalej, więc ja potrzebuję tylko ten obrazek. Ponieważ tu obok jest doktor Wąs. Nasz ulubiony doktor Wąs. Nie doktor, generał. Generał Wąs. Więc z generałem Wąsem
Po pierwszej rozmowie dowiadujemy się... pytam, jak mogę pomóc z robalami. Okej. Więc możemy mu dać piwo. I potem jest rozmowa, gdzie pyta się nas, czy chce do nich dołączyć. Ja myślałam, że nie ma innej opcji, tylko po prostu się zgodzić. A okazuje się, że można powiedzieć tutaj ten obraz, iść do generała, powiedzieć mu, że obraz nie pasuje. On w tym momencie się odwraca, sprawdza obraz, a ja mogę podnieść klucz. Czyli nie muszę do nich dołączać. To jest też jedna sprawa, która mi strasznie nie pasowała. Nie chciałam się zgadzać, ale stwierdziłam, że dobra, być może ja kłamię, żeby tylko, wiecie, tak wyglądało. I to jest tak naprawdę wszystko tutaj. Okej, wyszłam na korytarz przez przypadek. O, jaka kaczuszka! Okej, to ja wczytam jeszcze grę, to jest ostatni save. Jesteśmy w momencie tuż przed... wejściem. Mamy hasło. Hasło brzmi ogórek. To robiliśmy w ostatnim odcinku. Ja jeszcze przypomnę tylko. Okej. Czemu tutaj nikogo nie ma? Ostatnio jak grałam, to tutaj byli ludzie. Okej. Okay. Aha, bo nie zgodziłam się na współpracę z nimi, czyli ich tutaj nie ma. Dobra, czyli negatywnego nie zrobię. Chyba, że się wrócę i będę rozmawiać, ale nie chcę. Widzieliście negatywne. Przy negatywnym tutaj był doktor... generał w telewizorze i zamknięty Fej? Nie wiem, czy tak się czyta jego imię. Szaman. Zamknięty szaman. Włączyliśmy machinę, która zniszczyła szamana, zniszczyła monstrum i jednocześnie zniszczyła cały świat. Jeżeli chcecie zobaczyć to zakończenie, zapraszam was do poprzedniego odcinka. A ja w tym momencie mogę użyć proszek od szamana na monstrum. Posypujesz twarz monstrum czarnym proszkiem. Pokraczny stwór miota się gwałtownie, ale nic się nie dzieje. Portal na ziemi pozostaje otwarty. Twoja misja dobiegła końca. Odszukałeś Lidię, znalazłeś źródło robali i ludzi za nich odpowiedzialnych. Niestety nic się nie zmieniło. Czy po drodze popełniłeś błąd? Coś przeoczyłeś? Wracasz do swojego świata, kilka tygodni później media informują o odkryciu nowego gatunku zwierzęcia. Czczownice rozrastają się w zastraszającym tempie, stopniowo eliminując ziemską roślinność. Tego nie widziałam. A właściwie jej resztki, których człowiekowi jeszcze nie chciało się zdeptać. Osiągasz zakończenie neutralne. Okej, czyli w złym zakończeniu... W złym zakończeniu zniszczyliśmy całą planetę, bo robale wszystko zniszczyły. W neutralnym nadal niszczyły. Ale nasze zadanie jest uznane za zakończone. Dobra, a teraz pozytywne. Muszę wejść tutaj. Ja w razie czego ja sprawdzam sobie, bo nie chcę zepsuć już, wiecie? Bo chcę pokazać wszystkie zakończenia, dlatego nie chcę zepsuć. Dlatego właśnie sprawdzam sobie krok po kroku, czy wszystko się zgadza. Okej. Używam kostki na wnętrze. Dobrze. Okej. Muszę klinąć po kolei od góry. Trzeba po prostu prześledzić, gdzie idą te węzły i od góry wpisać hasło. Więc to jest plus, trójkąt,
koło, kwadrat, x. Wygląda na to, że gotowe, ok. Teraz muszę stanąć na tej... What? Lecę! Ojejku, jeszcze tyle gry jest? Rozwiązanie. Kolejna pozaziemska komnata. Jest tu cicho i chłodno. Dużo chłodniej niż w bazie. Ogarnia mnie dziwna błogość. To pewnie jakaś technologia kontroli umysłu. Muszę zachować czujność. What? Okej. Okay. Mamy panel. Okej, okay, mogę użyć tego proszku. Okej, okay, widzę znaki. Aha, czyli muszę po prostu wcisnąć te znaki w takiej kolejności. Mam pistolet! Mogę porozmawiać z monstrum? Tylko, że nie ma tutaj nic innego. I zabijam monstrum. I co to zmieniło? Chwilę po strzale potwór znika. Portal gaśnie, zamyka się. W końcu przełykam ślinę. W pustej sali dudni to jak grzmot. Kim był ten stwór? Czy całe to miejsce jest wytworem obcej cywilizacji? Nie potrafię sobie wyobrazić, że zbudował je człowiek. Ale giną wszystkie macki. Już ich nie ma. Po powrocie na wyspę Dar zauważasz, że macki zniknęły. Złowroga ekipa generała Wąsa traci źródło finansowania, ich tajna baza bankrutuje. O, jest i szaman! Lubiłam go! Szaman uzdrawia zieleń w świecie po tamtej stronie portalu. Gratulacje, Sherlocku, osiągasz zakończenie pozytywne. Smutno mi, że musiałam użyć solucji do tego, żeby uratować świat. Ale udało mi się, mimo wszystko. Dobra, napiszcie mi koniecznie, co sądzicie o tej grze. Ja uważam, że była naprawdę świetna. Wiecie, odpalając ją po raz pierwszy, nie sądziłam, że będą takie, że będzie to taka historia, tego typu historia. Myślałam, że po prostu jesteśmy detektywem, który musi rozwiązać, nie wiem, sprawę jakiegoś zabójstwa czy coś podobnego. Nigdy nie spodziewałabym się, że będzie to polegało na czymś takim. Pamiętam, jak widziałam to mięso i teraz, wiedząc już, jak wygląda reszta gry, spodziewałam się, że na początku w tej takiej budce, gdzie pierwszy raz widzimy barmankę, tam było mięso tych macek. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i dla mnie ta historia była naprawdę świetnie zrobiona. Naprawdę fajnie było zrobione. Naprawdę fajnie było zrobione to, że trzeba mieć wszystkie elementy i trzeba dokładnie wszystko zrobić dobrze i zauważyć mnóstwo rzeczy, żeby mieć szansę zrobić zakończenie pozytywne. Bo neutralne dalibyśmy radę. No, wiadomo. Negatywne też, bo udało mi się za pierwszym razem. Ale naprawdę wydaje mi się, że ta gra jest zakończona. Bardzo fajnie. Czasami zakończenia takich gier zostawiają jakby niedopowiedziane sprawy. Tutaj mi się strasznie podobało. Jeżeli chcecie więcej podobnych gier, albo znacie jakąś podobną grę, to piszcie mi koniecznie. Jeżeli macie propozycje innych gier, to też piszcie. Ja mam nadzieję, że się Wam podobało. No i dziękuję Wam wszystkim. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!